Jest to spotkanie w ramach klubu książki, mój debiut w ramach takich spotkań. I z tego co wiem i się orientuję, spotkanie będzie dotyczyć moich trzech ostatnich książek, czyli seksuolożek, zbioru wywiadów z psycholożkami, lekarkami, seksuolożkami, stanów ostrych, zbioru wywiadów z psychiatrami dziecięcymi, mojej ostatniej książki, premiera była we wrześniu, i Zaduchu, czyli trochę zakorzenionej książki w Olsztynie i w Warmii, dlatego że jest to książka o osobach pochodzących z małych miejscowości, które trafiły do dużych miast i o ich różnych tęsknotach, kompleksach i nastrojach. Urodziłam się w Bartoszycach, tam też chodziłam do liceum żeromskiego, ale właściwie większość swojego młodzieńczego, dziecięcego życia spędziłam w Bezledach, miejscowości tuż obok Bartoszyc Przygranicznej, tuż przy obwodzie kaliningradzkim, więc siłą rzeczy też jestem taką osobą pochodzącą z mojej miejscowości, która wylądowała w dużym mieście i musiała przepracowywać różne swoje kompleksy i tęsknoty. Prościej byłoby odpowiedzieć, że nurtują mnie różne problemy, których dotykam z psychologami, psycholożkami, ale tak naprawdę chyba to mnie po prostu najbardziej interesuje, czyli nie informacja, która jest wprost podawana w mediach od razu po wydarzeniu, tylko jakiś rodzaj nadbagażu i przefiltrowanej informacji, jakiejś refleksji. Bardzo lubię psychologów, terapeutów, też seksuologów, dlatego że oni mają bardzo duży wdzięk, duże poczucie humoru i bardzo ciekawe refleksje. Wydaje mi się, że to jest to. Poza tym zajmują się bardzo interesującą sferą, takie mam poczucie, zwłaszcza dla kobiet. Zawsze staram się nakierowywać światło na kobiety i o ile jeszcze do niedawna było 3-4 znanych mężczyzn seksuologów, teraz mamy znane seksuolożki. Ja starałam się znaleźć je w bardzo różnych miejscach, różnych miastach, ale też miasteczkach w Polsce i pokazać to, że one są co najmniej tak samo świetne jak mężczyźni, a może nawet bardziej, tylko też mniej łase na splendor i bardziej poukrywane, trochę chowają się przed mediami. Natomiast nie powiedziałabym, że interesuje mnie tylko kobiecy aspekt psychiki. Interesuje mnie po prostu psychologia, ale z punktu widzenia kobiet bardzo często, to prawda. Poza tym, wizyta u psychologa już jest mniejszym tabu, dużo celebrytów, gwiazd mówi o tym w mediach dosyć otwarcie, na przykład o tym, że chorowali na depresję i leczą się, i jest to taka sama choroba jak każda inna, po prostu choroba mózgu. O tyle na przykład wizyta u psychiatry jest wciąż tabu, zwłaszcza w kontekście dzieci i młodzieży, które najbardziej ostatnio cierpią, także przez izolację w pandemii na przykład. Myślę, że żniwo pandemii młodzież będzie zbierać jeszcze bardzo długo, a wraz z nią bardzo mała garstka psychiatrów dziecięcych i młodzieżowych w Polsce. Natomiast wydaje mi się, że mówienie o tym, pokazywanie lekarzy, pokazywanie psychologów, mówienie o tym, na czym polegają te choroby i zaburzenia, trochę to tabu oswaja, taką mam przynajmniej nadzieję. Przez ostatnie miesiące jeździłam po bardzo różnych oddziałach psychiatrycznych i szpitalach, także w tych najmniejszych miasteczkach, na przykład byłam w Toszku, w Łańcucie i wydaje mi się, że jakby, no powtórzę się, po prostu rozmawianie z lekarzami i opowiadanie z ich perspektywy historii, zwłaszcza z perspektywy lekarek, mówienie o tym bardzo wprost ludzkim językiem, na czym polegają choroby i zaburzenia, oswaja też myśl o tym, że nie jest wstydem zwrócenie się po pomoc po prostu.